Dzień dobry moi drodzy. Jutro nagrywamy fajne ujęcia produktowe. A dzisiaj robimy testy, przygotowujemy się. Sprawdzamy ten szalony obiektyw, który być może widzieliście w internecie. A jeśli nie, to ja wam więcej o nim opowiem. Laowa, czy Laowa 24 mm Macro Probe Lens. Jeżeli choć trochę interesujecie się filmowaniem czy fotografią, to musieliście się natknąć na materiały związane z tym obiektywem. Informacja o nim rozeszła się po sieci wiralowo i rzeczywiście jest to pewnego rodzaju rewolucja. Dzięki niemu możemy tworzyć ujęcia, jakich do tej pory nie dało się zrobić. Możemy zaglądać w różne miejsca, które no wcześniej były niedostępne dla kamery, a do tego jest jeszcze ten przedni LED, który doświetla nam ciemne pomieszczenia. I gdy ogląda się te filmiki, no to jest takie wielkie wow i oczy się otwierają. I ja też tak pomyślałem, kurczę, muszę spróbować coś zrobić na tym obiektywie. Pierwsza sprawa, o której warto powiedzieć, to to, że ten obiektyw nie daje filmowego looku. To, do czego bardzo długo dążyli filmowcy, to jest to, żeby mieć płytką gębę ostrości, żeby to wszystko wyglądało tak plastycznie. Rewolucja w filmowaniu lustrzankami dała nam to, że ten filmowy look był dużo łatwiej osiągalny. A ten obiektyw właśnie od tego odchodzi, bo jeżeli kiedykolwiek robiliście coś obiektywami makro, to wiecie, że ta głębia ostrości jest bardzo, bardzo, bardzo płytka. Dosłownie to są milimetry tego, co jest w ostrości. Jesteśmy przyzwyczajeni, że obraz będzie właśnie tak wyglądał, a gdy zakładamy tą długą tubę, to to, co widzimy na jej końcu, że głębia ostrości też jest jak w rzeczach takich, które widzimy dookoła, jak patrzymy obiektywem 24 mm. Jest to przydatne, bo pewne rzeczy dużo łatwiej nagrać czy sfotografować. Ale jeśli chcemy, żeby ten obraz był obrazem filmowym, z takim film lookiem, z fajnym światłem, z kompozycją, musimy się więcej napracować. Jesteś ze światłem też za blisko już. O, tu jest świetnie, wygląda to. A generalnie nasza praca to jest częściowo też zabawa, nie? Ależ twoje oko jest obleśne. Zaparowanie obiektu, fuuu. Tutaj. Jejku, jak tu... Ja pierdzielę. I to przenosi nas do kolejnego punktu, czyli scenografii. To, co nagrywamy, musimy dobrze sobie poukładać, rozplanować, bo widzimy tło, widzimy wszystkie szczegóły, widzimy kurz, wszelkie niedoskonałości. Trzeba dobrze się zastanowić, gdzie, którędy będzie szła kamera, co zobaczy, bo makro no nie wybacza. Jeżeli jest jakaś mała ryska czy cokolwiek na obiekcie, który nagrywacie, będziecie to widzieć. Trzeba wiedzieć też, jaki sprzęt oprócz samego obiektywu dobrać. No nie jest to obiektyw do filmowania z ręki. Te ruchy muszą być płynne. Slider czy statyw, a właściwie slider to jest najlepsze rozwiązanie, żeby móc płynnie ruszać. A najlepiej, jeżeli ten slider jest jeszcze zmotoryzowany, możecie tymi silnikami bardzo precyzyjnie sobie przesuwać. My robiliśmy to ręcznie, da się, ale ta precyzja nigdy nie będzie taka sama jak przy silniku. Jeżeli mowa o silnikach, to przydatny też będzie silnik do ostrzenia. No i mówiąc o sprzęcie, dochodzimy do największego wyzwania, jakie stawia przed filmowcami ten obiektyw, czyli światło. On ma przysłonę 14. Jeżeli wyobrazicie sobie, że na przykład w mojej 50, której używam, jest światło 1.4, to do tego obiektywu dociera 10 razy mniej światła i to rzeczywiście czuć, rzeczywiście widać. O ile nie jesteście na słońcu, to wszystko będzie się wydawało ciemne. Trzeba się zaopatrzyć w odpowiednio mocne lampy. Takie ręczne LEDy mogą nie dać rady. My, żeby cokolwiek doświetlić takimi malutkimi LEDami, to musieliśmy je trzymać naprawdę bliskiej odległości. Ale czy te wszystkie rzeczy, o których mówię, to są jego wady? No nie nazwałbym ich tak, ponieważ to jest obiektyw do zadań specjalnych. Trzeba wiedzieć, że nie zrobimy wszystkiego nim i trzeba też wiedzieć, że to nie jest obiektyw jak na przykład 50, że zakładamy i od razu wszystko wygląda fajnie. Tu na początku nic nie wygląda fajnie. Moje pierwsze ujęcia
pokażę je wam. Widać, że jeszcze jest tutaj długa droga, żeby to dobrze wyglądało, zarówno pod względem światła, jak i synchronizacji wszystkich ruchów. Trzeba się tym pobawić, przyzwyczaić, nauczyć się tego obiektywu. Czy sam wydałbym na niego te ponad 8000 zł? No, to jest pytanie, czy po prostu on by się zwrócił. Na ten moment rental jest optymalnym dla mnie rozwiązaniem, bo nie ma aż tak dużo tego typu zleceń produktowych w tym momencie, aby inwestować w sprzęt, który ma tak wąskie zastosowanie. Podsumowując, jeżeli macie możliwość, próbujcie, działajcie, bo zabawa jest naprawdę fajna. Tworzą się rzeczy, które wyglądają jak animacje komputerowe, których nigdy wcześniej nie byliśmy w stanie zrobić, ale to nie będzie tak, że jak wyjmiecie z pudełka, to zrobicie tak, jak to widzieliście w internecie. Widzimy się w następnym odcinku, pewnie za tydzień. Staram się trzymać teraz od nowego roku tych tygodniowych terminów, żeby wychodziło zawsze w weekend, więc do zobaczenia. Klikajcie w dzwonki i inne rzeczy i dzielcie się. Jeżeli wam się podoba, to dzielcie się tymi filmami, lajkujcie, komentujcie, bo to wszystko podbija te statystyki, a muszę wrócić w łaski algorytmów.